Napastnicy otwierają ogień do bezbronnego tłumu. Krzyk strachu. Ludzie w chaosie. Rozbiegają się po szerokiej ulicy, porzucając transparenty, flagi, portrety Gamsa Hurdi. Obok mnie kula trafia młodą kobietę, która bezwładnie osuwa się na ziemię. Białe botki, ciemne rajstopy i długa, watowana kurtka, teraz rozerwana. Kula dosięgła ciała w okolicy lewej łopatki, strzał w plecy. Płacz chyba matki. Starsza kobieta mocno ogarnia ramionami młodszą, wtula ją w swoją pierś. Nie wiem, czy tamta oddycha. Jej otwarte oczy są wpatrzone w niebo. Fotografuję ją razem z czarnym brodaczem w białej narciarskiej czapce. W geście pocieszenia chcę położyć na trafionej kobiecie rękę. Kadr od góry zamyka pochylony starszy mężczyzna. Jego pięści są bezsilnie zaciśnięte. Pochylony przeskakuje pod osłoną latarni i wtedy dostrzegam napastników. Na twarzach mają kominiarki i bandany. Tylko jeden, chyba najstarszy, nie. Ubrany po cywilnemu w długi, rozpięty płaszcz. Broń niesie nisko w prawym ręku, przygotowaną do kolejnych strzałów. Palec położył na cyngru. Podchodzi do grupy kilku osób, kryjących się jedna za drugą za pniem kasztanowca. Przykucniętych, wtulonych w siebie z dramatycznymi grymasami na twarzach. Dwie kobiety z końca tej dziwnej kolejki do przeżycia chcą chyba wycofać się do tyłu, uciec gdzieś w głąb opustoszałej już ulicy. Ten z kałachem coś krzyczy do grupy, więc tamci, spoglądając ukradkiem, próbując odgadnąć jego intencje.